Witam Państwa serdecznie, nazywam się Maja Piotrowska, jestem edukatorką Muzeum Narodowego w Warszawie. Tytuł naszego dzisiejszego spotkania to Artysta i jego rola w XIX wieku. Zastanawiając się nad rolami, które mogli pełnić artyści, wybitni twórcy dzieł zgromadzonych na wystawie, będziemy zadawać sobie pytanie, artysta czyli kto? Przyglądając się poszczególnym dziełom, głównie tym ukazującym postać artysty lub jego alter ego. Jacek Malczewski malował siebie w roli rycerza, mędrca, tułacza, a nawet Boga. Zdarzało mu się dawać własną twarz Chrystusowi, ale przede wszystkim występował w roli artysty. Zastanowimy się dziś, odnosząc się do dzieł obecnych na wystawie, jakie role pełnili artyści polscy wobec oczekiwań społecznych, kulturowych, filozoficznych, charakterystycznych dla wieku XIX. W jaki sposób się w nie wpisywali? Jaka była polska specyfika tych oczekiwań? I na ile może się jawić zarówno ona, jak i odpowiedzi na nią jako oryginalne czy osobne? Spróbujemy także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy role, w jakich przedstawili się wybrani pod tym kątem polscy artyści XIX wieku, wzmacniają siły oddziaływania obrazów, a jeśli tak, to na jakie sposoby to wzmacnianie się przejawia. Na początek przyjrzymy się bliżej obrazowi pod tytułem Upadek Polski, Rejtan, Jana Matejki, otwierającemu wystawę. Poseł na Sejm obradujący w kwietniu 1773 roku, Tadeusz Rejtan protestuje tu w sposób dramatyczny przeciwko ratyfikowaniu traktatu sankcjonującego pierwszy rozbiór Polski. Rzuca się na ziemię, rozdziera szaty na piersi, ukazując szkaplerz, który nosi na sercu. Powołuje się w ten sposób na gorące uczucia patriotyczne, ściśle sprzężone z wiarą w szczególną boską protekcję, opiekę nad krajem i narodem. Jego sprzeciw można było rozumieć raczej jako gest rozpaczy czy buntu, niż jako próbę podjęcia skutecznej interwencji. Warszawa była już otoczona przez wojska zaborców. Płótno ukończone pod koniec 1866 roku wystawiono w krakowskim Towarzystwie Naukowym. Od razu wzbudziło kontrowersje. Dyskusja go dotycząca toczyła się niedługo po upadku Powstania Styczniowego, w atmosferze rozpamiętywania powodów jego klęski. Artysta konsekwentnie realizował w tym przypadku swój program artystyczno-ideowy dociekający przyczyn utraty przez Polskę niepodległości, zapoczątkowany w roku 1864 obrazem pod tytułem Kazanie skargi. Jak pisał jego sekretarz, Matejko, przystępując do malowania Rejtana, obrazu początkowo zatytułowanego Upadek Polski, chciał zmienić przeszłowieczny niski poziom moralny społeczeństwa naszego, zaniedbanie obowiązków w rodzinie, urzędach. Współcześni jednak nie przyjęli tego dzieła jako konstruktywnej krytyki. Mówiono o eksploatacji historycznego skandalu. Cyprian Kamil Norwid napisał, wszystko tam wyzute z ideału. Józef Ignacy Kraszewski, że trupa matki policzkować się nie godzi. Do tych głosów przyłączyli się potomkowie przedstawionych na obrazie magnatów. Gest Rejtana możemy rozumieć jako wyraz wiary Matejki w siłę gestów symbolicznych, jakimi posługują się postacie na wielu jego obrazach historycznych, gestów wskrzeszających zaangażowanie patriotyczne. Czy można uznać, że Rejtan jest swojego rodzaju alter ego Matejki? Chyba tak, nie jest w stanie powstrzymać biegu historii, jednak silnie demonstruje patriotyczne zaangażowanie, dzięki czemu do dalszej historii przechodzi. Trwa w legendzie, krzepi serca zaangażowanych, pokazując, że nawet wobec przegranej bunt i pamięć historyczna, która go karmi, nie giną. Na obrazie pod tytułem Wernychora z 1875 roku przedstawił Matejko w wieszczej pozie lirnika ukraińskiego z czasów Konfederacji Barskiej, być może postać historyczną, bohatera popularnych podań i utworów literackich, m.in. słowackiego, później także wyspiańskiego. Wernychora nawoływać miał do zgody pomiędzy ukraińskimi chłopami i polskimi właścicielami ziemskimi. Występował ponoć jako przeciwnik ruchów hajdamackich, wystąpień zbrojnych zbuntowanego chłopstwa i kozaków zaporoskich, którzy w dużej mierze właśnie z uciekinierów chłopskiego pochodzenia się rekrutowali. Stan natchniony postaci na obrazie zapowiadać ma pojednanie narodów i wspólne dążenie do niepodległości. Również w tym przypadku możemy zasadnie przypuszczać, że Matejko namalował swoje alter ego, tym razem w wersji profetycznej. Historycy sztuki dzielą czasem monumentalne, historyczne obrazy Matejki na trzy zespoły ideowe. Jeden z tych zbiorów zawierać ma prace stanowiące przede wszystkim rozliczenie z przeszłością. Do niego zaliczyć możemy Rejtana i Kazanie skargi. Drugi to obrazy ukazujące ideę solidarności, nawołujące do zgody. Do tego cyklu przypisać możemy Wernychorę i Konstytucję 3 maja 1791 roku. Trzeci ukazuje historyczne relacje z zaborcami i podtrzymuje poczucie zasadności roszczeń niepodległościowych poprzez ukazywanie historii triumfalnej. Tu przynależy bitwa pod Grunwaldem czy Sobieski pod Wiedniem. Obraz pod tytułem Zygmunt August z Barbarą na dworze Radziwiłłowskim w Wilnie z 1867 roku można wpisać wraz z Wernychorą także w nieco inną typologię dzieł Matejki.
wynikające jeszcze z tradycji romantycznej, kreowanie wizerunków znanych postaci historycznych, to praktyka w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku popularna. Pojawiają się także motywy tematyczne nawiązujące do mniej lub bardziej znanych historycznych dramatów i romansów pod wpływem w dużej mierze historycznego malarstwa francuskiego, a szczególnie Paula Delaroche. Matejko tematy nawiązujące do słynnych historycznych romansów podejmował z upodobaniem. Oddziaływały żywo na wyobraźnię szerokiej publiczności. W Polsce dużym zainteresowaniem cieszyła się historia niełatwej miłości króla Zygmunta Augusta i jego poddanej Barbary, pochodzącej z książęcego litewskiego rodu Radziwiłłów. Romans rozpoczął się jeszcze za życia pierwszej żony króla Elżbiety z Habsburgów. Małżeństwo uważane powszechnie za niekorzystne zostało zawarte potajemnie. Król doprowadził ostatecznie do koronacji Barbary. Starał się jednak trzymać ją z daleka od niechętnego jej dworu, skazując na osamotnienie. Młoda królowa umarła niedługo po koronacji, a ostatni z Jagiellonów nigdy już nie zdjął żałoby. Czas, który para spędziła razem na Litwie, to najprawdopodobniej najszczęśliwsze chwile tego związku. Przyszłe cierpienie zapowiadają na obrazie kometa i zatroskana twarz Zygmunta Augusta. Inne wprowadzone rekwizyty także nie są przypadkowe. Portret Bony oznacza konflikt z synem. Róża i lutnia to symbole miłości, łabędź wierności. Tuląca się do pogrążonego w niewesołych myślach króla Barbara jest zmysłową, ognistą brunetką, odległą w typie urody od subtelnej i eterycznej Radziwiłłówny, jaką możemy zobaczyć na zachowanych portretach. Przedstawiając tę parę, Matejko miał na myśli najprawdopodobniej także własne małżeństwo. Sam identyfikował się do pewnego stopnia z Zygmuntem Augustem, co możemy zakładać, nawiązując do wagi motywu Unii Lubelskiej w jego twórczości. Do postaci Barbary pozowała Teodora, żona, jedyna namiętna miłość, muza artysty. Związek Matejków był burzliwy. Teodora była dumna, miała wybuchowy charakter. Sytuacji domowej nie ułatwiała jej cukrzyca oraz w późniejszych latach postępująca choroba psychiczna. Przyjaciele Matejki raczej jej nie lubili. Jednak pomimo tych trudności, na głęboki i niosący spełnienie obojgu charakter związku tej pary wskazuje jej korespondencja. Stańczyk z 1862 roku to jeden z najbardziej znanych i uważany za jeden z najpiękniejszych obrazów Matejki. Przedstawia mężczyznę w stroju błazna, siedzącego swobodnie w fotelu, pogrążonego w poważnych rozmyślaniach, zatroskanego, przenikliwego. To błazen mędrzec. Postać historyczna stanowiąca inspirację dla tego dzieła to błazen nadworny Jana Albrachta, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Znany z odważnych wypowiedzi, które status błazna umożliwiał. Matejko nadał Stańczykowi własne rysy. Jest to jego najłatwiej chyba rozpoznawalny, najbardziej bezpośredni autoportret, alegoryczno-symboliczny. Czerwony ton dominujący na płótnie kojarzy się z władzą, męczeństwem, poświęceniem. Stańczyk ukazany tu w kontekście historycznym utraty Smoleńska staje się myślicielem, dyplomatą, niemalże mężem stanu. Oznacza postać artysty zaangażowanego w historię, sprawy publiczne, politykę, który pod błazeńskim kostiumem skrywa poczucie odpowiedzialności, intuicję dotyczącą przyszłości, zdolność oddziaływania na współczesnych. Można byłoby określić Stańczyka jako alegorię polskiego XIX-wiecznego artysty patrioty, który poprzez sztukę sprawuje rząd dusz odziedziczony po tradycji wielkiej poezji romantycznej. Odczytywany symbolicznie Stańczyk może oznaczać nadzieję na poprawę sytuacji związaną z wytrwałym, przemyślanym, mądrym działaniem. Polska od końca wieku XVIII pozbawiona własnej państwowości, w wieku XIX została zmarginalizowana w świadomości międzynarodowej. Jeśli polskość przejawiała się dobitnie na międzynarodowym forum publicznym, działo się to przede wszystkim za sprawą artystów, także głównie w drugiej połowie wieku malarzy. Ich prace znane były arystokratycznym kolekcjonerom, pokazywane były na międzynarodowych wystawach, zdobywały laury w europejskich stolicach. Polscy artyści kształcili się m.in. w Rzymie, Monachium, Paryżu, Wiedniu, Sankt Petersburgu, najważniejszych ośrodkach rozwoju sztuki XIX-wiecznej Europy. Wielu, jak Józef Brandt, związało swoje losy na stałe z zagranicą, gdzie ich kariera bez przeszkód szykan politycznych nabierała rozpędu, co zapewniało międzynarodowy rozgłos i uznanie. Brandt prowadził zwiedzaną przez gości nie tylko z Polski pracownię monachijską. Henryk Siemiradzki stacjonował w Rzymie, Olga Boznańska w dużej mierze w Paryżu. Dzięki dopływowi nowych rozwiązań formalnych i stylistycznych, powstająca w drugiej połowie XIX wieku i na przełomie stuleci sztuka polskich artystów, pozostawała atrakcyjna także dla odbiorcy spoza kraju. Jednocześnie bardzo często zachowywała specyfikę polską, podejmując polską tematykę historyczną, nawiązując do polskich utworów literackich, interpretując narodowe mity. Warstwa odniesień historycznych nie zawsze była czytelna dla odbiorców spoza kraju, lecz jednocześnie historyczne kostiumy odbierano jako atrakcyjny powiew egzotyki. Sprzyjały utrzymaniu zainteresowania międzynarodowej publiczności.
Józef Brandt często podejmował tematykę historyczną, stawiając na malowniczość historycznego kostiumu. Tematyka historyczna była także wyrazem jego miłości do ojczyzny. Brandt często sygnował swoje obrazy podpisem Józef Brandt z Warszawy, chcąc wskazać na swoją przynależność narodową i zainteresować odbiorcę polską historią. Melancholia Jacka Malczewskiego to jedno z najlepiej znanych arcydzieł powstałych pod koniec XIX wieku, a dokładnie w latach 1890-1894. Praca ukazuje walkę kilku pokoleń Polaków o odzyskanie niepodległości. Wskazuje także na rolę oraz siłę oddziaływania wyobraźni artysty. Malczewski namalował obraz uważany za manifest polskiego symbolizmu, kierunku łączącego inspirację tradycją romantyczną z duchowymi poszukiwaniami modernizmu. W kompozycji tej Malczewski rozbił obowiązujące dotychczas konwencje przedstawieniowe, ukazując splot kilku wątków – narodowej martyrologii, twórczości artystycznej, kolei ludzkiego życia, przeznaczenia. Historiozoficzna wizja podsumowuje stulecie niewoli. Mówi o heroizmie, cierpieniu, apatii. Patriotyczną wymowę obrazu Malczewski połączył z treściami egzystencjalnymi. Dzieło to można czytać jako wypowiedź na temat sensu sztuki i istoty powołania artysty Polaka. Korowód realistycznie ujętych postaci, między innymi powstańców, kapłanów i artystów, wydobywa się z płótna malarza, wypełnia pracownię. Przestrzeń obrazu jest zdynamizowana, podzielona płaszczyzną okna otwierającego się na rozsłoneczniony krajobraz. Żeby uzyskać taką kompozycję akcentującą wrażenie wiru, dążącą do zamknięcia, Malczewski dosztukował do płótna dodatkowy kawałek, zmieniając kształt obrazu na mniej podłużny. Dwudzielna przestrzeń stała się później wyróżnikiem formuły symbolistycznego malarstwa stworzonej przez artystę. Wydaje się ona dawać wyraz odczuciu dwoistości świata, podziałowi na jego materialny i duchowy wymiar. Malarz odwrócony do widza plecami śni lub marzy przed jasnym płótnem, z którego wydobywa się strumień postaci. Rzeczywistość duchowa, wizyjna, wydaje się może bardziej rzeczywista, witalna niż materialna rzeczywistość pracowni. Do tworzenia oryginalnych form malarskich służył Jackowi Malczewskiemu symboliczny, wizyjny język, bazujący często na odniesieniach ikonograficznych, mitach, znanych utworach literackich. Jednocześnie jego obrazy pozostają w dużej mierze enigmatyczne, otwarte na nowe odczytania. Być może w tym właśnie należy dostrzec jedną z ważniejszych przyczyn siły ich oddziaływania, niegasnącej współcześnie. W tryptyku Jacka Malczewskiego pod tytułem Moje życie z 1911 roku po lewej stronie na pierwszym obrazie rozpoznajemy wędrowca, być może powstańca, może wracającego do domu ze słońca. Scena ta może być odczytana jako metafora śmierci, zobrazowanie kresu drogi, wyczerpanie się natchnienia, które może być przywrócone tylko przez wieczne źródło. Drugie płótno ukazuje wnętrze dworu. Niespokojny chłopiec obserwuje służącego przygotowującego przyjęcie. Na ścianie wiszą szynele wojskowe. Możemy domyślić się, że w salonie bawią rosyjscy żołnierze, wymusiwszy tę wizytę. Na obrazie z prawej strony postać śmierci pięknej dziewczyny, oczekującej z żywą wodą na uciekiniera tułacza, zostaje zastąpiona przez śmierć ukazaną jako młoda, naga kobieta o dwuznacznym, niepokojącym uroku. Czeka ona na powracającego prawie na progu dworu. Dwór to Malczewskiego, symbol rodzinnego domu. Tryptyk nawiązuje do dziecięcego i młodzieńczego doświadczenia, fundującego często późniejszą zaangażowaną patriotycznie postawę życiową polskiej inteligencji pochodzenia szlacheckiego, urodzonej pod zaborami. Przedstawienia te przywodzą na myśl dzieciństwo spędzone przez Malczewskiego we dworze wujostwa w Wielgiem, kluczowe dla ukształtowania się jego postawy patriotycznej i intelektualnej. Podsumowując w tym kontekście obecne w dziele motywy, możemy podkreślić wagę wczesnych doświadczeń ujmowanych jako kształtujące światopogląd artystów, sugerowanych jako źródła natchnienia, inspirujące wybór drogi życiowej. W twórczości artystów polskich, na których dzieciństwo wpłynęła atmosfera klęski powstania styczniowego, często przejawiać się będą motywy wykluczenia i śmierci. Będzie powracał u nich także, czego Malczewski jest emblematycznym przykładem, motyw dworu szlacheckiego, ostoi polskiej tożsamości, źródła opowieści, punktu oporu i oparcia, symbolu kruchego bezpieczeństwa. Wobec postępującego wykluczenia Polaków z życia społecznego zaborów oraz zagrożenia więzieniem i zsyłkami. Obraz Rok 1905 zawiera autoportret artysty z czaszką w dłoni. To wyraźna aluzja wanitatywna i jednocześnie nawiązanie do Hamleta Szekspira. Postać artysty prowadzi muzę i Pegaza. Po dwóch stronach sceny postaci przypominające chimery o twarzy Marii Balowej, wielkiej miłości Malczewskiego, stają się zawłaszczać zmysłowo przedstawioną przestrzeń. Kim jest artysta tu przedstawiony? Wybrańcem mus? Przewodnikiem chóru? Dziedzicem tradycji sztuki antycznej? Prestidigatorem poruszającym się swobodnie wśród tworów fantazji i wyobraźni? Być może świat wizyjny jest dla artysty bardziej realny niż ten rzeczywisty. To jego domena.
przynależące do porządku wizji postacie wygrywają, jak się wydaje, z bezpośrednim studium przedmiotu zobaczonego. Z pewnością potężnym źródłem siły twórczej jest dla Malczewskiego zmysłowość, której towarzyszy świadomość śmiertelności. W prawym górnym rogu obrazu została umieszczona sygnatura 1905 J. Malczewski 1906, wskazująca na odniesienie do rewolucji 1905 roku, która przyniosła nadzieję na zmiany także na ziemiach polskich. Obraz Wojciecha Weissa, namalowany w roku 1900 na przełomie stuleci, ukazuje artystę trzymającego w dłoniach teatralne maski na tle ściany, na której wiszą japońskie drzeworyty. To człowiek otoczony przez rekwizyty sztuki, określający dzięki sztuce swoją tożsamość. Obraz powstał podczas jednego z pobytów Weissa w Paryżu. Przez autora został określony jako przejaw młodzieńczego bohaterstwa. Na czym miałoby ono polegać? Może na próbie uczciwej, syntetycznej introspekcji, której sprzyja nowe otoczenie? Wyraz twarzy artysty niełatwo zinterpretować. Możemy go odczytywać jako ironiczny lub autoironiczny, wskazujący na jakąś unikalną wiedzę, wtajemniczenie, ale jednocześnie wydaje się podszyty smutkiem. Posłuchajmy, co napisał Weiss z Paryża w liście do rodziców w roku 1890. Francuz jak dziecko, byle czym się dobrze bawi, zawsze zadowolony, wesoły, aż zazdrościć im można. Koledzy Polacy nigdy się tak nie śmieją, tak nie bawią. Twarze zawsze podługowate, uśmiech natomiast zakrzywia się w wyraz boleści. Tu można czuć naród wychowany w kajdanach, wykołysany na ruinach. Być może Weiss ukazał się bez maski jako nagą polską duszę, smutną, boleśnie doświadczoną, świadomą siebie, wyjątkową, która, żeby żyć twórczo i skutecznie oddziaływać na swoich odbiorców, zmuszona jest do życia na scenie, przebiera się w rytualne kostiumy. Czy jest to spowodowane presją sytuacji polskiej tradycji malarstwa historycznego? Czy filisterskimi oczekiwaniami publiczności? Czy w końcu kondycją ludzką, koniecznością dostosowania się do konwencji życia społecznego? Pozwólmy mówić obrazowi, niech oddziałuje na nas swoją siłą, próbą uchwycenia prawdy o tym, kim jest artysta polski, Wojciech Weiss u progu nowoczesności w Paryżu, światowej stolicy sztuki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobała się Państwu nasza artystyczna podróż. Serdecznie zapraszamy do oglądania kolejnych podcastów.